Centrum zabawek i artykułów dziecięcych Ueli, Końskie, ulica Gimnazjalna. Największy wybór zabawek i gier. Znajdziesz tam prezent dla każdego dziecka. W ofercie też ubranka, dekoracje i szeroki wybór artykułów papierniczych. Teraz wiele promocji na gorący okres bożonarodzeniowy. Zapraszamy! Mamy jedną grupę treningową podzieloną na dwie części. Jedna część to są dzieci, grupa takich bardzo młodych ludzi do 8-10 lat. Zaczynamy najwcześniej od 5-6 lat. Druga grupa to są osoby troszkę starsze, młodzież i dorośli. I jeszcze jest tak, że jak jakieś dziecko dochodzi do pewnego stopnia zaawansowania, to przechodzi na starszą grupę, żeby po prostu nie nudzić się z dzieciakami. Mniej więcej tak to funkcjonuje. Prowadzimy to we dwóch z Adamem Mastalerzem. W trakcie treningów dzielimy grupę na dwie części, mniej i bardziej zaawansowanych. Jak na niewielki klub, taki jak nasz, mamy bardzo duży odsetek osób, które startują, bo około 20% osób bierze udział w zawodach i to jest bardzo dużo, uważam. To jest fajne, bo wyrobiliśmy tutaj taką tradycję rywalizacji. Dzieciaki chętnie startują w zawodach od najmłodszych lat. No i są takie, które się udaje doprowadzić do wieku młodzieżowca, nawet seniora. Jeździmy na zawody teraz ostatnio to niemalże co tydzień, raz, dwa razy w miesiącu minimum. Są to zawody różnej rangi, bo startują małe dzieci, bardzo młodzi zawodnicy. Aż do takich zawodów jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Polski, na których też byliśmy tej jesieni. Mistrzostwa Europy odbyły się 3-4 listopad w Sofii w Bułgarii. Startowała ekipa 5-osobowa z Koneckiego klubu i to był Jakub Owczarek, który wygrał mistrzostwa w swojej kategorii, ale również Olgierd Kozielski, Filip Nowocień, Martyna Białecka i Amelia Łyczek. W ogóle startowało około 500 osób, z tego co pamiętam, tam były chyba 502 osoby w trzech kategoriach wiekowych tylko, także to jest bardzo dużo zawodników, bo trzeba też powiedzieć, że w jednej kategorii mogą startować tylko dwie osoby z danego kraju. Są kwalifikacje krajowe, w Polsce to jest turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy, ale tak czy inaczej każdy kraj typuje dwie osoby w jakiś sposób, które startują w tych zawodach. Kuba stoczył tutaj 4 walki, 2 z Litwinami, pierwszą i finał był z Litwinem, drugą z zawodnikiem z Bułgarii i półfinał był z zawodnikiem z Węgier. No, mocne, dobre walki, 2 pierwsze cięższe. No tutaj tak było, że ta pierwsza walka to równie dobrze mógł być finał, bo to chyba była najtrudniejsza walka Kuby. W ubiegłym roku wygrała Martyna Białecka, Mistrzostwa Europy Kadetów wtedy. Kuba był 3, a w tym roku, no innym niestety poszło troszkę gorzej, ale Kuba jest mistrzem Europy, co uważam za duży sukces. Samo to, że teraz jest, ale rok po roku tym bardziej. No i ostatni weekend, czyli Mistrzostwa Polski Polskiego Związku Karate, które odbyły się w Katowicach. 3 osoby sięgnęły po najwyższe trofea. Olgierd Kozielski wygrał kategorię do 80 kg młodzieżowców, Jakub Owczarek do 75 kg juniorów i Martyna Białecka do 60 kg juniorek. Ten rok już się kończy, mamy jeszcze 2 wyjazdy. Teraz w najbliższy weekend z grupą zawodników od 12 do 16 roku życia jedziemy na turniej Kokoro Cup do Warszawy. To są międzynarodowe zawody rozgrywane w formule takiej japońskiej, czyli pełna pula technik będzie dozwolona. No i ostatni turniej w roku to jest Puchar Polski i ten Puchar Polski to jest dosyć szeroko, bo to są zawody takie od 12 roku życia do seniora. W ubiegłym roku Olgierd Kozielski wygrał Puchar Polski w kategorii seniorów do 80 kg. Czy ciężko było zdobyć Mistrzostwo Polski? Na mistrzostwach miałem 2 walki. Drabinkowo, planowo miałem mieć 3. Niestety moi przeciwnicy do drugiej rundy, jeden dostał dyskwalifikację, drugi nie mógł dopuszczony do walki. Pierwszą walkę wygrałem przed czasem,
drugą przez walkover i w finale wygrałem przez punkt przewagi. Czy jest chęć zdobycia Mistrzostwa Europy, być może później Mistrzostwa Świata? Na pewno jest chęć zdobycia Mistrzostwa Europy, tym bardziej po tych ostatnich Mistrzostwach Europy jest niedosyt duży. Mistrzostwa będą dopiero za rok, ewentualnie seniorów jeszcze się szykują. Będą kwalifikacje na luty około. No i zobaczymy, jak będzie, za czym ci się zakwalifikuje. Jadę też z kolegą klubowym, także zobaczymy. W tym roku wywalczyłam Mistrzostwo Polski, Polskiego Związku Karate. Stoczyłam 4 walki. Wszystkie wygrałam, zajęłam pierwsze miejsce. I myślę, że to było największe osiągnięcie w tym roku kalendarzowym, jak do tej pory. No ja w tym roku, dokładnie teraz w listopadzie, zdobyłem Mistrzostwo Europy oraz Mistrzostwo Polski. Na Mistrzostwach Europy stoczyłem 4 pojedynki, 4 mocne walki. Wszystkie trwały 2 minuty, zakończyłem je bez dogrywek. Myślę, że tam większość, wszystkie pojedynki były pod moją kontrolą. Na Mistrzostwach Polski również stoczyłem 3 pojedynki, 3 mocne walki i dzięki tym przygotowaniom, które u mnie trwały już od początku września, udało mi się wywalczyć te 2 złote medale. Myślę, że ten turniej był jednym z cięższych, na jakich walczyłam. I chyba po raz pierwszy tak odczułam turniej, że jestem trochę poobijana. Aczkolwiek długo się przygotowujemy, praktycznie cały czas ćwiczymy, więc ta forma jest cały czas. No i te walki, ja jestem z nich zadowolona, były ok. Teraz w niedzielę startujemy w Warszawie, a 17 grudnia mamy Puchar Polski, czyli w sumie dla nas ważny turniej. No i tak naprawdę wszystko teraz stawiamy na te zawody. No ja jeszcze w tym roku najprawdopodobniej Puchar Polski, no i dalej to już w następnym roku następne Mistrzostwa Europy. To nie zdarza się co dzień, żeby klub z małego miasteczka zdobywał i indywidualnie, i zespołowo najwyższe laury w Mistrzostwach Europy. Kanecki klub karate Kyokushin sięgnął po takie sukcesy i myślę, że to jest dobra okazja, żeby i trenera, i tych zawodników, którzy zdobyli najwyższe trofea, w jakiś sposób uhonorować. Mamy przy tym pewną osobistą satysfakcję, dlatego że wyjazd na mistrzostwa był sponsorowany osobno przez gminę Końskie, czyli nie w ramach porozumienia ogólnego. I jak się okazało, to były pieniądze bardzo dobrze zainwestowane. Same prezenty wybrali sobie nagrodzeni. Myślę, że to jest taka formuła, która wprawdzie likwiduje poczucie niespodzianki, ale z drugiej strony jest pewność, że prezenty trafią w gusty i potrzeby samych obdarowanych. To są upominki rzeczowe. Profit finansowy już był w postaci dotacji, tak jak powiedziałem, odrębnej na wyjazd. Ta dotacja pozwoliła sfinansować wyjazd, uczestnictwo w mistrzostwach. No i co za tym idzie, ona była pierwotnym źródłem możliwości sięgnięcia po sukces. Prawdę mówiąc, chciałbym się z nimi spotykać jak najczęściej przy takich okazjach. To jest klub z ogromnym potencjałem, mający świetnych trenerów, w tym przede wszystkim chyba kogoś, kto jest duszą tego zespołu, zarówno trenerskiego, jak i zawodniczego. I ja myślę, że w takim składzie stać ich na bardzo dużo. Wsparcie ze strony gminy jest bardzo ważne i to, że burmistrzowie przychodzą na trening, spotykają się z nami, jest niezmiernie ważne i my się cieszymy, że doceniają to, co robimy. Także mamy nadzieję, tutaj zresztą samo to, że jesteśmy na hali i możemy ćwiczyć, bądź co bądź w najlepszym miejscu do uprawiania sportów końskich, jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem i to się przekłada na to, że osoby, które przychodzą, są zadowolone, trenują i my mamy nadzieję pokazywać się z jak najlepszej strony i na dobrą współpracę również tutaj z lokalnymi samorządami.